Od nazwy, logo, ulotek, po produkty i usługi, to wszystko mogliśmy podziwiać podczas czwartych już targów Smart Business, zorganizowanych przez Smart Club, Szkołę Przedsiębiorczości dla Dzieci i Młodzieży. W sumie uczniowie zaprezentowali 14 biznesów. Ich przekrój był dość szeroki, a każde dziecko miało swoją rolę i zadania. Nazywamy się Easy Breath i dzięki naszej firmie Państwo mogą się odstresować, bo wiemy, że wielu ludzi stresuje się pracą albo innymi różnymi rzeczami i dzięki naszym boksom mogą Państwo się po prostu odstresować. Wśród pomysłów znalazły się i takie, które związane były z ekologią, wykorzystujące ideę recyklingu. Zdobywając świadomość ekologiczną, dzieci mogły dowiedzieć się, jak mogą przyczynić się do ochrony środowiska. Nasza firma zajmuje się instrumentami eko, które są nietuzinkowe i niepowtarzalne. A który instrument jest twój? Ten. Jak się nazywa, powiedz? No, jak się nazywa i co potrafi? Różoboks i umie... No, ryż. I w środku jest ryż. I się co nim robi? Grzechocze. Zademonstrujesz? Pokaż nam, jak... Niezwykłe dźwięki dla poszukujących inspiracji. Nasza firma nazywa się Szkatułka. Tworzyły ją cztery piękne i mądre dziewczyny. Skąd taki pomysł? Interesujecie się biżuterią, czy jak to wyszło? Wyszło to tak naprawdę troszeczkę przypadkiem, ale wpadłyśmy na pomysł, że po prostu stworzymy biżuterię ekologiczną. Pojawiły się również biznesy promujące aktywny tryb życia, czy firma produkująca grę rozwijającą przedsiębiorczość. Nasza firma wymyśliła własny sport. Jeśli pani chce się dowiedzieć więcej o zasadach gry, to trzeba się zapisać na lekcję pokazową, bo to jest nasz nowatorski pomysł i nie sprzedajemy żadnych, ale to żadnych pomysłów na grę. Firmę stworzyło 5 chłopaków. Wszyscy bardzo lubimy sport. I chcieliśmy wprowadzić na rynek coś, czego jeszcze nie było. Mamy firmę Smartcash, w której zrobiliśmy grę planszową, która uczy, jak inwestować poprawnie w co i żeby wszystkiego nie inwestować w jedną rzecz. No trochę było ciężko, bo a to czegoś zapomnieliśmy przynieść, ale jakoś sobie poradziliśmy. Jak wyglądała wasza współpraca? Czy lubisz jakby pracę w grupach? Bywa różnie. Zależy od tego, czy, że tak powiem, wszyscy ze sobą współpracują. No, a u was współpracowaliście? Tak. Najmłodsze dzieci wymyśliły usługi i produkty skierowane do swoich rówieśników. Mamy firmę o dobrych manierach. No i kto tutaj współpracuje? Uczymy dzieci i młodzież dobrych manier, dobrego zachowania. Przedszkole dla zwierząt i dla dzieci. Na czym to polega? Żeby dzieci przychodziły, jakim jest na przykład smutno, żeby sobie pocieszyć humor. Jedna z grup natomiast postanowiła podzielić się swoją kulinarną pasją. Uczymy gotować stacjonarnie, organizujemy też eventy firmowe z gotowania makaronów i klusek. No a się nazywacie jak? Akademia Kluseczka? A jakieś najciekawsze kluseczki, jakie byście mi polecili? Z czym one są? Z mięsem. Z mięsem. Ja lubię A mięso. Dla tych, co nie lubią mięsa, to małe szaszłyczki i wege. Targi te są doskonałą okazją dla młodych ludzi, aby rozwijać kompetencje społeczne, uczyć się współpracy, komunikacji, prezentacji i innych umiejętności niezbędnych do sukcesu nie tylko w biznesie, ale i w życiu codziennym. Nauczył nas tego, jak mamy w życiu inwestować, żeby jak nic nie robimy z pieniędzmi, to inflacja je zabiera. A jak coś zainwestujesz i to jest pewna inwestycja, to może wnieść się ta inwestycja i będzie lepiej. Współpracy. Najpierw współpracy. A czegoś jeszcze? Mądrego i odważnego wydawania. Nauczyłam się robić pięknej biżuterii. I szanować też innych zdanie, że każdy ma swoje zdanie i możemy po prostu posłuchać każdego zdania i mamy każdą inną biżuterię odbiegającą od jednego tematu. Nauczyliśmy też się współpracować. Ten projekt nauczył mnie dobrych manier, słuchania innych, współpracy.
Dzieci i młodzież prezentowały swoje projekty nie tylko na stoiskach, ale także na scenie. Tam wykazywali się zdolnościami prezentacyjnymi i reklamowymi. Dzięki projektowi dzieci przełamują także swoje słabości, strach przed występowaniem. Szczerze, nie lubię swojego balkonu. Jest szary, nudny i ponury. Kto mi z tym pomoże? Greenless! Wydarzenie było częścią jubileuszu 5-lecia działalności szkoły. Była to także okazja do podsumowania tego, co do tej pory zostało zrealizowane. 6 lat temu rozpoczęliśmy budowanie Smart Clubu, 5 lat temu wystartowaliśmy z procesem edukacyjnym i pragnęliśmy stworzyć szkołę, która uczy dzieci i młodzież tego, co jest potrzebne, żeby radzić sobie bardzo dobrze w życiu, żeby budować ich wnętrze, środek, bo wierzymy w to, że kiedy człowiek jest poukładany w środku, to poradzi sobie na zewnątrz, tak obrazowo mówiąc. Podczas targów obecny był także prezydent miasta Krystian Kinastowski, który rozmawiał z dziećmi i młodzieżą o przygotowaniach do tego wydarzenia, a także podziwiał powstałe projekty. Kalisz, można powiedzieć, jest kolebką przedsiębiorczości tutaj w regionie. W Kaliszu jest bardzo dużo firm właśnie rodzinnych, które często powstają i zaczynają się od jakiegoś pomysłu. Także nie dziwi mnie to, że taka instytucja w Kaliszu powstała. Się bardzo cieszę, ponieważ młodzież jest niesamowita i myślę, że jest to najlepsze zaprzeczenie tezy, że w dzisiejszych czasach młodzieży się nic nie chce, niczym się nie interesuje, nie chce się uczyć i siedzi tylko w tym przysłowiowym telefonie. Włodarz odwiedził wszystkie stoiska, ale czy któreś szczególnie przykuło jego uwagę? No, mnie się podobało to stoisko z filmami poklatkowymi. Nawet rozważamy tutaj możliwość udzielenia małego zlecenia na film promujący Kalisz, także jesteśmy w trakcie rozmów. Mam nadzieję, że tutaj uda się zrobić coś wspólnie, ale myślę, że każde stoisko jest na swój sposób ciekawe. Są przedsięwzięcia z zakresu usług, ale też takich produkcji, także widać to, że dzieciaki mają dobre rozeznanie w tym, co się wokół nich dzieje. Targi Smart Business są cykliczną imprezą organizowaną na zakończenie szkoły, jednak nabór na kolejny rok już ruszył. Również zapisujemy na lekcje pokazowe, także zapraszamy też rodziców, aby zapisywali dzieci na lekcje pokazowe, które odbędą się koniec sierpnia, początek września. No i na lekcji pokazowej dzieci mogą jak najbardziej wypróbować elementy całego programu Smart Clubu. Program Smart Clubu to jest 3 lata. I w ciągu tych 3 lat uczymy się tak naprawdę wszystkich i społecznych kompetencji, i finansowych kompetencji. Rodzice, którzy chcieliby zapisać do szkoły swoje dziecko, mogą znaleźć wszystkie informacje na stronie smartclub.com.pl.